O, widzę jakieś nowości techniczne. Co to za maszyna, panie Jasiu? Maszyna, trzecia wersja bliźniaka. Bliźniak dwucylindrowy na cylindry Minarelli 118. Ładne cylinderki, Nikasil. Takie sympatyczne cylinderki. Niedrogie. O, malutkie takie, Niedrogie, fajne. komplet cylinderków. Tam około 500 zł, znaczy jeden cylinder, cały zestaw. Tak samo wały kurbowe z Minarelli, oryginały. No a resztę wszystko, moja robota, odlewy, to wszystko, formy, wszystko trzeba odrobić. Dwa rezonanse do tego dostosować. Rezonanse są najnowszej klasy. Nie ma tu stożka, tylko jest parabola. I to co poprawia to To coś? poprawia w ogóle pracę silnika i wszystko. Przełożenie jest 3,15 do 1. Wchodzi w 10 tysięcy obrotów. Śmigło jest typowe, takie jak do Bullmaxa albo do Tornado 280. No ale przekręca to śmigło, także nie strach jest na całych obrotach, bo to przekręca. Gaśniki, wszystko tu usytuowane. Co ciekawe, tu jest zrobione. O, jakbyś popatrzył na to. Tu jest tak zwany gasbox. Jeden cylinder pożycza z drugiego. Przy ssaniu się zamyka, a potem trzeba otworzyć i jeden Aha. silnik pożycza z drugiego. Wszystko nowiutkie, wszystko ukończone. Spalane były gaźniki Tillotsony. Co tu jeszcze? Zapłony typowe, takie jak przy tych silnikach motoromy czy innych, to jest to samo. No i tak to wygląda. No, fajnie wygląda, tylko Odpalimy, zobaczymy. no, moc. No moc tu jest, no na razie to jeszcze nie dostrojone, bo dwa gaźniki trzeba dostroić, żeby identycznie obydwa współpracowały. No trochę tu jeszcze jest takiej regulacji. No ale zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Tam z tyłu szarpaczka. A w ogóle to ile to może ważyć? To na plecy by Silnik było nie, to nie bardzo pewnie. sam silnik waży 22 kilo. Aha. To znaczy bez śmigła, No, nie? no. Silnik z poduchami, z rurami, z rezonansem 22 kilo. Nie jest taki ciężki jeszcze. No nie. A szarpaczka jest kosiarki, która służyła mi 20 lat. Kosiarka i szarpaczka dalej jest. No to ta, Z ten. Brixa. I nic i nie jest i będzie dalej służyć przy tym. Zobaczymy, co to będzie, bo tamte poprzednie silniki, ten co był 140, idealnie chodził, tamten do trajeczki, takie pojedynki, to super. Ten 340 to trochę za silny, musiałem go rozebrać. No co będę, komuś do tandemu czy coś. No. Rozebrałem na dwa oddzielne. No tu wykonanie, no kupę roboty jest przy tym, bo to jest cholera kupę roboty. No jest, te dwa rezonanse, to wszystko Wszystko to trzeba dostroić, poskręcać. wszystko to trzeba pod brzuchem umieścić. No ale zabawa trwa. Zapalimy, zobaczymy. No. Tu jest taki prowizoryczny gaz,
Bo to wszystko próba na tym. Palcem się tego. Całe tu wszystko ustrojstwo. To jest grane. Zapłon włączyłeś? O! A widzisz. Na tym jednym to ma mocy dużo. Na jednym można lecieć. A można, no. No, bo to jest... Faktycznie, ale ma jad niesamowity. Moc. Ja się boję puszczać, bo do 9500 doszło, boję się puszczać, bo już 3000 przekracza śmigło. No właśnie i, to. Jemu cięższe śmigło, nie? Pasuje. Proszę, aby ten śmigło trochę. To za lekkie. Za lekkie to trochę jest. Ale...
Ale maszyneria. To będzie ciągło cholernie, to. Ciekawe, czy się da z ręką zapalić. Fajnie, jak ręką pali, nie trzeba szarpaczki, tylko w razie czego, pak. Miałem zakładać starter, ale myślę, no ja bym gdzieś tu go zmieścił, ale po co? Nie ma po co, bo to... Potrzeba ten sześmigło na starter tego, bo to jest za lekkie. Jest przełożenie 3,15, jak mi w 9,500 na razie wszedł, to już jest 3,000 i trochę się boję śmigło, bo jak ponad 3,000 już śmigło wchodzi. No właśnie. Żeby go nie rozsadziło. A tam jeszcze, bo próbę robiłem na innym śmigle, to mi ponad 10 tysięcy wskoczyło obrotów. No coś tego może będzie. Jakoś trajeczkę się zrobi, na ścianie na razie będzie wisiał. Jako ozdoba. Nie, to szkoda go, szkoda. No zobaczymy jeszcze. Trzeba robić trajkę, niech to lata w powietrzu, nie zabawa, będzie na razie. Wisieć na ścianie. To już ostatnia wersja, nie będę więcej robił. Ale i tak więcej bym zrobił jak inni producenci. Co się wymyślił. Oni tylko robią, kurde, albo minary takie, albo polinii takie. I nic więcej tam nie widać nowego na rynku. No coś takiego by zrobili, no, podobnego. 200, w sumie tu jest 235 cm, no ale moc tu wchodzi w 10 tysięcy, no to tu już moc jest dosyć duża, także to już... Tak to wygląda wszystko. No dobra, maszynka śliczna, kurczę, tylko no, aż no, mówisz, że na ścianie, ale to aż szkoda na ścianie. Na razie będzie ozdoba. A coś nowego wymyślisz, tak? Tak, coś się... Zrobi no. Się jakieś latadło konkretne i pójdzie. Ale nie paralotne. Jakieś skrzydło sztywniejsze. Coś będę myślał nad tym. Już silnik mi się nie chce inny wymyślać, bo ten już jest... No tak, to części wszystko można kupić na Allegro. Cylindry. Cały zestaw cylindra, 500 zł, jeden, drugi. To dobre, jak nie ma trudności, bo zamówisz, kupisz i koniec. To nie ma żadnych takich rzeczy, jak łaskę robią, gdzieś piszesz. Zamawiania, to no, tam, to nie wiadomo. I płacisz, portki przez głowę ściągają. No, tak, dla siebie to bardziej. No fajnie, no to... To luks, to kombinuj coś dalej do tego. Zamiast patrzeć w telewizor, to... No, oby latało. Tak, będzie latało.